Tomek ma lumbago. 2 złote. Arbuzik, Declan, Kasper, Karo, Sherwa, Lumbago, Lexon i Driftmaster. Zaczynamy sobie Red Dead Redemption. No. Siema Solki, witam. Romek ma Lumbago 2 godziny, jak to się stało? Po prostu jest czas... Skupmy najpierw pomioty Marfi. Więc udajmy się. Albo w sumie nie. Tu jest bliżej. To tu pójdźmy. Dobrze, dobrze wiesz, że nienawidzę piłki nożnej. W dupie mam wszelakie mecze. Dziękuję, pozdrawiam. O nie, o nie, o nie! Witaj, Żelku, jak dzień minął. Siema, Popio. A, nawet dobrze. Do Lumbago. Declan, Fenris. 2 złote. Live bez mojego donate to nie live. For to rudy gay. Dzięki za kolejne 2 złote. Opcjonalne misje dla honoru? I tak mamy wyższy. Na plusie mamy. Bardzo smutny moment. Mister, are you okay? Tak, Sherwa, masz gruźlicę. Mister, are you okay? Are you okay, mister? Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. O nie. Top 10 smutniejszych, najsmutniejszych momentów. Siedem fajek, Jezu, fuj, ble, ochytstwo. Już tylko 50%, nawet mniej. Mam ponad 5 koła zebrane z 8. Jak ktoś chce wesprzeć, zapraszam do opisu. A to już wszyscy wiedzą, gdzie są donaty, nie? Ej, zapomniałem ściszyć gierki. Dobra, będzie gites do połowy. Can I help you? Do trzech za dużo, Sherwa. Sherwa, no my mój. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Quest fajny, tylko smutny. Cześć, Nasser, witam. So it seems. And that's Doctor, Mister, to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, will that do you? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. You breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. Ah. Ja tylko to mam gorszy personel z Julcią? Nie wiem. Pytaj Julci. Da się lepiej, żeby się było od jutka do piątku zero papierosków. No i o to chodzi. What is it? Not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What you mean? You're real sick. You
It's a progressive disease. You'll be. Ała, boli. Best thing is rest. Getting somewhere warm and dry and taking it easy. Is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, but wait. Let me get you a little bit more. Ma pewien zły umarł w Arturze. No, dokładnie. W tym momencie Artur staje się kompletnie innym człowiekiem. Dobra, nie. To jest moment, w którym musimy go ogarnąć, żeby wyglądał elegancko, kuźwa. Nie może tak wyglądać dalej. Mi się jeszcze płakać nie chce, ale kuźwa. We can't change what's done. We can only move on. Jak zrobiłem Artura? Coś tam widziałem. You have it in you, I can tell. Nie wiem co zrobiłem. Potem zacznie pewnie, bo się przegrzeje. Nie wiem, czy jeszcze się będę musiał. O Jezus, najgorzej. No, bez kitu, wszyscy mieszkańcy zniknęli. Jeden się pojawił. O, jelonek. W sensie, jeleń? Tak, jeleń to będzie. W Saint-Denis. Ma to sens. Może dopadła ci choroba. Najgorszy chyba moment tej gry zaraz obok misji krew śmierdzi od kupienia. I ten bolesny widok jak wchodzimy w... Nie tu. Jak wchodzimy w garaż, Artur i widzimy kuźwa... Nie to. O to. Nie żółty bulgator z bagiem. No to fakt. Ja pitole. Panie Morganie, no i co teraz? Wszyscy wiemy co teraz. Najpierw idziemy sprawić, żeby Artur nadwaga. Powiedziałem nadwaga? Nie dowaga. Jezu, nie umiem kliknąć to, co powinienem. Nie dowaga. Nigdy nie mam nadwagi w Red Dead. Nigdy nie miałem. Siema, jak dog, witam. Nie. Ale muza. Wow. No to mógł zacząć się niedźwiedzia, bo aligatora zamiast wilka. No, dogier lumbago. Lumbago. Dobra. Czas sprawić, żeby Artur wyglądał jak człowiek. Zwłaszcza teraz. Czyli tago. No trochę ta broda jest zarośnięta. Na 8 poziomie ją mamy. I to jest świetny moment, żeby ją ściąć. Kuźwa, Walter White, nie? Po roku. Nie wiem nawet gdzie. W Afryce? Gdzieś nie mam barbera. Na dwa. A, w końcu wygląda pięknie. No i to jest Morgan. Na Ukrainie, o właśnie. A gdzie Lucia?
A tu jest Julcia, dobra, jest Julcia. Dobra, Artur wygląda jak człowiek. Idziemy na misję do Sadie. Broda na 2 i włos na 4. Gorzej jak mamy kogoś zrobić na streamie. Raczej nie. Nie, Artur ładnie jest ubrany, właśnie podoba mi się ten fit. Przynajmniej według mnie jest dosyć ładny. Co za ciało tu leży? Nie wiem, nie będę tylko, bo honor spadnie. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in... Nie, właśnie nie czas na palenie. Nothing nice. What happened to Dutch? He seems... I don't know. Seems as... What began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Jose. Co z modów są tylko? So that too. Well, we got Lenny's body out as well. Robbed the morgue and buried them together. Czyli tak jak oboje, Jose i Lenny podczas jednego dialogu mówili, że chcieliby być pochowani z rodziną lub z przyjacielem. Jezu, ale spadek FPS-ów. Tylko na lewy. Aha! Że z moderatorów. No co poradzisz? Co tak laguje? And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. But it's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. You ain't serious. Now, Artur się pewnie boi tego. Nie no, raczej nie. He thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey, we didn't know. Tak będzie kiedy ciekawostka. Stabilny 60 zaczynałby z innej rani do 15. No ja mam. O, dopiero teraz jak wiem, Sandy nie mam około 30. Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. She a beauty, ain't she? Oczywiście, że mam. Nie, nie są brudne. To mi się wydaje, że mam brudne. Ej, co to za bronie śmieszne? Nie! Oddajcie mi bronie! Nie. This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullitt. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Ha, ha, ha. You ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Dzisiaj końca nie będzie. Now, put these on. Ain't she coming? Wyłączę donate wtedy. Are you insane? Oh no, sir, it does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above! Cześć, Big Jack Horner, witam. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Cześć, papieżemniku, witam. Certain, sir, quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. You boys have fun. How did you get out of this? Up and away. Ryb Arturo umarł w locie. Dosłownie.
Time to catch a few vapors of our own. I teraz będzie długie wznoszenie się w powietrze. I don't know, tylko że... Aha, okej, to pamiętam. Siema, Lexon. Liquids over the side, solids. Do your utmost to levy the situation until we land. Ciekawe. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. I decided to trecie. Aha, nie mogę tu zrobić skina. Do bana. Ja zawsze z nim lecę na początek do wody. To też jest jakaś opcja. We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. Goldbon? Ja ten zacząłem napili na początku radę, że jestem takiej za pierwszym razem. O, nie wiem, co gdyby jakoś wygotowane jego z kieszeni Arturo. My God. Yes. Heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. We'll find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. Zastanawiam się zawsze, jak takie balony działają, ale fizyka, więc już mnie to nie interesuje. Jesteśmy przy Saint-Denis. Tam już chyba widać zarys Sisiki. Powiedziałem wideo o SNIT, o brzegach faktów, gdy wytrzymam się dwa. Ja bym to się poczuł, że po prostu nic nie użył, na żona było i się opłacił. No, to Gites. My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Don Lasario, so you could say I got off late. Look, I'm trying to concentrate here. Czemu nie będzie jak buzik? A, różnica temperatury, okej, okay, dzięki. O, 1690, pokczam. So, if I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? Ale idę się tam dać, spoko. Exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ja z drugim jak coś pisze, czekajcie. Jego się nie da odsadzić, niestety. Tyrania została opanowana. W jakim sensie? Co chodzi, to się dowiesz. Nie chcę czytać. On jeszcze nie wie. Niech tam nic nigdy nie napisze chyba. Aż mnie zaciekawiłeś. Od papieża Jana Łubiancy było więcej podchodów przyrodków już na scenie ich na górze... No, które... Aha. Kogo limit jest po prostu jakieś i to smakuje jak kokosowe czy coś dodatkowo trochę o smaku tego cukierka, nie pamiętam nazwy. Ja już się boję, co się dzieje na tej tyrolni. O, Artur i... Artur i ten i Forto
Ciekawe połączenie, jak chodzi o wyzywanie. Siema, Mateusz, witam. Przerzucenie kulturalne, dokładnie. Od tego służy tyralnia, to plus jeden. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control, you know. Nope, not there. Tu jest chyba John, nie? That could be him. Tak, to będzie John. Yep, that's him. Aż, a, nie podlecę niestety. I can see there. Ascent! Ascent! Didn't I tell you this would happen? I uciekamy, tylko tutaj nie zjął, bo to jest główny spoiler, bo nie żyje. Dokładnie. Dzięki co? O nie! Źle kojarzy mi się to nazwisko. Bardzo źle. Widzieliście, kto zasubował? Good Lord! My heart is pounding! I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Łukasz Józefowski deklej. Tyralni na głosowym? Może kiedyś. Will there be more trouble, sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Aha, to jest ten. Hop. Aha, to ma jeden strzał, naprawdę. Dobra, dali mi Lancastera na szczęście. Znaczy, papież nie zwykł mnie. Czemu nie ma powiadomień? Było właśnie, tylko było ciche, bo dałem High Honor dźwięk. Ale jest powiadomienie. Aha, okej. O, dobra. Zabiję Arturo. No, dzień to ty masz ciekawy. O nie, kolejny debil. I takie zera mi dają suby, naprawdę. O, papież jamników, dzięki. Dalej, że dopiero teraz zasubowałeś. Chłopie. Nieładnie. Aha, no tak, nie popatrzyłem sobie. Ej, takie zera jak Sanior, proszę nie subować, bo mi śmiecicie ludzi. Śmiecicie mi dobrość z tego community, nie? Dlaczego chyba się nie idzie do maka? Nie wiem. O, 30 ileś złotych, niecałe, nie, 26 złotych brakuje do 3,5.
starting to rather enjoy this. Prawda, że Łukasz wrócił? No, zasubował kanał. Ale pięknie przedziurawiony. Kornel Garbacz, co nagle taki wysyp subów? Dziękuję. Bo nagle był najsmutniejszy moment w historii. Dokładnie. Ale muza. Nie wiem nawet, czy to ze Spotify'a, czy nie, ale chyba jestem trochę za cicho. W sensie... Ten, o. Za Olafem też nie tęsknię. Mądry. Co za dzień? No bez kitu, ciekawy masz dzień. Oh my god! Dostał. No i nie żyje. Biedactwo. Sanie, Łukasz Józefowski. 25 zł 65 groszy. Masz Zelek Dead Hat. Dzięki Declan za 25 zł. Dziękuję ci z całego serduszka za piękną stawkę 25 zł i za przebicie 3,5 tysiąca, czyli 50% celu. To najwyżej się wywali realnie, no, no i tyle. Jak się nie, ale chyba się przyjmie, więc no. Ufora, ja, to oni byli głównymi pomysłodawcami. O Jezus, ile tych odriskoli jest? Jak milion gangów w Wanderlund. Lind. Nie wiem w sumie, jak to się finalnie mówi. Arthur Sage, tyranie, chciałbym, ale nie wiem. Bardzo lubię tyranie, chociaż syfu na ogólnym nie robimy. No to w plus jeden akurat. O nie, konik dostał, a nie ten debil. Pyta się Wanderlinde. Okej. Okay. Nie bij koni. No, ja nigdy specjalnie koni nie biję, tylko przez przypadek je zabijam, jak już. Realnie jest średnia. No, co niektórym się podoba. Czy są jest gdzieś naturalnie? Nie, bo może to się źle skończyć. Albo nie, za 100 zł donate.
Essa. Musi mi się to opłacać. Jesteś dla koninka. Ej, dobra, bo zginę! Mogę bym modułem, to są gangdacze, wam tak nie przydasz jakąś gangdaczą, wam tak nie. Nie wiem, może. Ja widziałem, że się czyta Wanderlunde. A dobra, mniejsza jak się czyta. Czemu Rumek nie ma moda? Bo zbanował jedną osobę bez powodu. Zacznijmy w Reddit, zawsze nie wiem, proste. Dokładnie. Wow. Mniejsza jak się czyta, bardzo, że Wanderlin to świnia, dokładnie. Hey, you damn forever. Ciekawy ten. Kolumbego. Kolumbego. Rumek, 2 złote. Dzięki za 5 złotych, Rumek, ale takich brzydkich rzeczy nie piszemy. A, to pewnie Declan wysłał. Banda dla Kennego. But from the fields? Yes. That we can manage. Well guarded. To nie ja, spoko. A tak czekaj, dziękuję temu, kto wysłał. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. Yes. It's best just the two of us go. Two of us is all there is, anyhow. Good. Because two is no bez kitu, ten duet jest bardziej zabójczy niż cała reszta gangu. Sneak in and get him out. Dobry. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. To nieźle. Powiedział to na głos, to raczej, że słyszała. Co to mamy? Zostało, że Rumek nie ma moda. Zbanował jedną osobę bez powodu. Ma jakieś bardziej zabójcze. No bo jeszcze bardziej mu odwaliło, nie? Dobra, Julcia, nie aż sobie na tych live iść po... Nie wiem, czy mam. Zrobiłem głupi żart, dębana bez... Bardzo zabawne. No, hit śmieszności autentycznie, ile? Dutch Wanderlind. A tu kogo mamy? Co to jest za... A to nie jest Charlotte czasem? A dziwne, że mi się to odkryło. Majka miał siłę stać na końcu pojedynku z Arturem, bo ma ADHD, proste. Też go się miał wymoc... Nie pocisnął cię! Jak on cię pocisnął, to ja jestem królowa Elżbieta V. Nie ma problemu, Ernest, 100 zł się należy. To tragic chyba. A, też tak może być. Nie wiem, bez pełnej mapy nie mam pełnego obrazu. Charlotte albo tragic. Powinien być poszukiwany, jak ty tym badałeś. Zaproponował odcinek z teorią... no, Charlotte, wdowa. Zaproponował odcinek o tym, czy Rumek to wujek i czy ma lumbago. No kuźwa, obraza za powsze czasy. No dokładnie, Charlotte. Harlot, jakoś tak. Przepraszam za lagi, niestety nic tam nie robię. To jest koń arabski, tak, biały, z czarnymi włosami.
Dobra, jedziemy do obozu. Trzeba zrobić nowy obóz. Jakiś ptak, czapla. Nie jąkaj się, nie jąkam się. Aha, to był ten, co mnie... Na kompa, no... RTX 3070 i 513600K. W planach taki mam. Nie wiem, co więcej. Jak to teraz szota na to, wystarczy teraz na naszego zera? Nie ma co kombinować z montażem shotów przecież. Wyślij tu nawet linkę od razu i kupuj i5. Zobaczę. Najprawdopodobniej kupię mimo wszystko, bo dobrze chodzi. Tak, ten koło Isabella Lake. Jak polak, to trochę podchodzę, zanim wrócę. A trzeba się przespać, bo nie lubię chodzić w ciemności. Co mam zrobić, żeby nie... lubię nie zrobić? Nie wiem, ile donate. 100 i się dogadamy. I5 obladza. I5 jest spoko. Teraz mam i5, wcześniej miałem i5, to czemu i teraz by nie kupić i5? Musimy donate. O, dobra, racja, 500 zł. Dobra, do zobaczenia, arbuzik. Evening, Arthur. Jakieś typy, jak przestać być corny? Co znaczy corny? Że do czołina jak te jego szachy w myślach. Oła, moje ręce. Klasa, 3500 przebite. To okaria w pokoju, wiecie, jak tu idzie spać. Ciekawe. Lubię obrażać Majka. Moje hobby. Nie, tylko koniec spędziłem 3 godziny. A ja go oswoiłem w jakieś 2 minuty? Nie mam problemu z oswajanym koniem w Red Deadach. Przepraszam za lagi, kuźwa, no nie mogę na to patrzeć, ale też nic nie mogę z tym zrobić. Teraz mówię ciągle z moim łóżkiem. Nieźle się bawicie. A może byśmy zrobili tego jakieś questy poboczne? Może Hamisha byśmy odwiedzili? I może tego, do Mikiego. Tak, zezwalamy już, nie róbmy tutaj jakiegoś tego. Cześć, Kane. Tombego. 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 Rumek, 2 złote. 500 złotych. To niezłe 500 zł, dzięki za 2 zł, Rumek. Jeszcze 488. Szybko odpowiedzi z końmi, dosłownie. Ty nowy sobie daj mi mowę. Nie. Nie wysłał 500 zł. Jezu, dlaczego nie można biegać w obozach? No, 498. To się inaczej pisze, żeby opisać. Co? Jezu, ja chyba nie myślę, nie? Rumek 500 IQ. No, bez dwóch zdań. Będąc karawaną, to nieźle. 10 tysięcy IQ, dobra. Rumek jeszcze 498 zł, nie? Użyj szybkiej podróży. Odwiedźmy Mikiego w Valentine. Rumek ma na pewno więcej niż ty, papież. To jest oczywiste przecież. Nie wiem, że ok. Czyli masz 45, tak? Lub w dół. Bo ja mam 46, więc ty masz mniej. To jest oczywiste, Ruciu. O, no i witamy Valentine, w którym nie byliśmy dość długo. Odwiedźmy pana Mikiego. Może będzie jakiś dialog fajny o chorobie czy coś. Oho, są ci dwaj bracia. Hey, partner, somebody help me
O, jest Miki. So well, friend. You okay? No, not really. Oh, that's too bad, buddy. They told me I was dying. Only I never did. Tak. Jak Majka. Well, no. Jezu, ale laguje, przepraszam. Of course you didn't. But, well, we're all gonna die. I guess so. I'm sorry I always say dumb things. I'm a dumb fella. You're smart, and you're dying, and I'm dumb, and I ain't died yet. And, well, here's the thing. I never was in the army, friend. I told folk I was, but I lied. I don't know why I did. And now I feel better. But, well, here's another thing. You, well, you've always been, or you've mostly been nice to me. At least you spoke to me. And now, you're dying. And I'm real sad. Real sad. Sure ain't fair. Ain't fair at all. I'll miss you, friend. O, czyli opowiedział, że kłamał. No rzeczywiście, ale pamiętam, że na pierwszych live'ach był taki, pisaliście o tym i rzeczywiście jest taki dialog z nim. I daleko mamy stąd do Okrex Ranch, dosyć daleko. Więc nie wiem, Sanesbuka będzie dosyć blisko. Więc skoczymy sobie do Annesbucka diligencem i jeszcze spotkamy się z Hamishem, bo powinien już być dostępny. Chyba, że nie chcemy się spotkać z Hamishem, ale spotkajmy się przynajmniej z Charlotte, która bez naszej pomocy Arturowej umrze. Kiedyś się zdaczem. Zaraz zrobimy. Jeszcze mamy kilka live'ów i tak przed nami, kilkanaście, nie wiem. Aha, zapłać grzywnę. Dobra, 580 dolców poleci. Ale w sumie mam 4000, jesteśmy na końcówce Artura, więc mogę popłacić te grzywny w końcu. Jeszcze z pierwszych odcinków. O Jezu. Poszło! Świetnie się bawiłem, robiąc je. Jezu, przepraszam za te ścinki, nie mogę nawet na to patrzeć, ale... Kuźwa mać, no... Gdybym dał, żeby ich nie było. Annesburg. Siema, Inter, witam. Ciekawe, kiedy dostanę wspieranie. Mam nadzieję, że jutro. Ale zobaczymy, dalej nie mam. Okej, okay, więc jesteśmy w Annesburg. Julcia oczywiście jest z nami. Jezu, no... musisz mieć wspieranie, no mam nadzieję, że będzie. Kuźwa mać, nie mogę patrzeć na te lagi. Przepraszam was z całego serca za nie. No i nie mogę na razie nic z tym zrobić. A gdzieś tu była Edith Downs, nie? Chyba, że ona była w wątku głównym, fabularnym spotykana, zapewne tak. A, ej, my dokończyliśmy wątek tej siostry tutaj, co jest, czy nie? Ile ona ma misji?
Nie stać się na kompo. Dobra, zamknij łeb, gościu. Jesteś denerwujący, żałosny, idiotyczny. Znać przyjaciół i kochającą rodzinę. Pozdrawiam serdecznie. Ukryj użytkownika na kanale. Już męczący jest. Edy dam za krzyż. Aha, no to ją w szóstym spotkamy. Ale cisza na czacie. No, w sumie jest niedziela. Dzień, w którym już przeważnie sobie mówię, jak ma być łowcą nagród Verdeo. Ja mało co gram Verdeo. W ogóle moderatorzy są, czy moderatorów nie ma? Bo tak niezbyt was widzę tutaj. Rumek wysłał serduszko. Ciekawie. Brzmi jakbyś coś odwalił, tylko jeszcze nie wiem co. Bardziej niż moją dziewczynę, której nie mam. Oj. No, zdarza się tak. Rumek, mam rzekę, że przysyłam. Piłeś? Czy nie piłeś? Jestem pewny, że piłeś. Moda ci nie oddam. Nie teraz. Nie zasłużyłeś. Jeszcze 498 zł. Trzeźwy? A to ciekawe. Bardzo ciekawe. Tak, to jest Edith Downs. Edith Downs, kuźwa, no Charlotte, nie pamiętam, jak miała nazwisko. Nie mam z kim. Dobra tam, masz z kim, nie kłam mnie. Czeka, czemu go nie ma? Bo zbanował kogoś bez powodu i tyle. Z kim według ciebie? Nie wiem, z ekipą czy coś. Came out here from the city in search of a different life. Something true, something real. All this squandering and indulgence, we wanted to strip it away, to find something authentic. What a pair of fools. Is there a train station or a town I can take you to? No, I can't give up now. He wouldn't want that. I can't have it. I'm gonna do this. To coś lewituje. Cal. Well, I'll leave you to it. Kto jest najlepszym wrogiem Johna? Ross. Is there anything left for you to eat? Nothing. No, we didn't know the first thing about hunting. Couldn't even catch a darn mouse. If you need any poisonous berries, though, I'm a natural. A, to też. Well. You ain't gonna last much longer out here if you don't know how to hunt. Come on. I'll show you. All right. But you better not try any funny business. Ale stypa live'owa dzisiaj jest. I may be weak, but I still know how to stand up for myself. Oh, I don't doubt it. Come on. Declan, ktoś, coś? Nie wiem. Halo młodzi, gdzie jesteście? O, Declan jest. Nie, i woda. Niebo woda. Zapom mają. Halo, no budźcie się, piszcie coś. Bo nudy są. O, przerwa. No, budźcie się elegancko. This was really his dream more than mine. I'd have hopped the next train back to Chicago if he'd said the word. But now. Do Chicago? Ohio, lepiej.
Stypa lewą niedzielę w godzinę 18. No stypa, no bo co, nikt nie pisze prawie ani nic, więc no, dosyć nudno się robi przez to. Za to realnie się dobrze trzyma. No to nie wątpię w to. Tam to pewnie aktywność jest mocna. Potem ją usunę najwyżej, jak będzie zbyt aktywna. W sensie, jak będzie bardziej korzystana niż czat ogólny. Szkoda, że live się tak dobrze nie trzyma. Balfour. Whether Charlotte Balfour can is a different matter entirely. You've probably lived your whole life in the outdoors. Oh, a lot of it, that's for sure. I barely left the city before coming here. Cal spent his summers growing up at his grandparents' lodge in Maine, but I get the impression they did more punting than hunting. Right. Oh, Lord. No, we're done for now. Whoa, stay back. Dobra, zabijemy je nareszcie. No i klasa. Dodatkowe jedzenie masz. What are you doing? You see, if you hadn't been here, I'd be dead now. You got a rifle? Yes. Well, my husband's. I suggest you learn how to use it. Mu się najbardziej obrywa naturalnie. Tam się wchodzi na własną odpowiedzialność. Proste, no ciekawe. No bo nie odpuszczamy go, coraz bardziej wyzywamy. Czemu nie można już... Bo to nie jest odpowiedni temat. To jest bardzo kontrowersyjny temat i nieodpowiedni. Nawet naturalnie, jak dla mnie. Jezu, czemu ty kobieto biec nie możesz? Siema, szeryf, witam. Kurde, live, trzymaj się lepiej. Tragedia jest, jak chodzi o aktywność. Nature provides, but she sure don't always make it easy. That she doesn't. I'd invite you in, but I'm dead on my feet, if you'll forgive the pun. Nie wiem, co chciałem, się tematy wyczerpały. A good rest and... Może tak, kurde, ale nudy się robią. Take care, man. Też jak wy nie piszecie, to ja nie mam o czym mówić, nie? Komentarz wycofany, Lexon. No to już nie jest to, napisałeś, nie zdążyłem przeczytać, czegoś zapomniałem. No ja też nie wiem, co tam było. Sobie przeczytaj do góry po prostu. Trzeba coś zaśpiewać. O, no to wyślijcie pieniądze, to coś zaśpiewam.
Ciała tu jakieś. Dobra, skoczmy jeszcze. Albo chciałem ci powiedzieć, że masz lumbago. Aha, dzięki. Tylko też jest niedaleko tutaj, to pojadę tam nawzajem. Aha, że ma lumbago. Dobra, już strzeliłem. Dinozor pimpuś, la 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 la. Wiem. Wiecie, w donatach są bardzo fajne piosenki, także zapraszam serdecznie. A teren legendarny zwierzyn, nie chce mi się polować. Muzyczne streamerzerka, dokładnie. O, teraz będzie 5 dni przerwy od streamów. O. No, dobrze, żeby z tym. Aha, dobra. Dostanę Lexon. Piosenkę za... No, to właśnie musicie odkryć, żebym zaśpiewał. Gdzie możesz żyć, Sandini czy Armadillo? W Sandini tam przynajmniej nie ma cholery. Piosenka za 500 zł nie jest jakaś unikatowa, ale mimo wszystko jest tajemnicza. Bo wjechałem w tego jelenia, a się nie przewrócił. Cześć Jezus Chrystus, witam. Czy tam był niedźwiedź? A to dobrze, że kupiłem za zipu jakieś, tam nauczyłem się jednego triku i dupa mi nie wiem, gdzie benzynę kupię, to mi się nie chce. Oj, to F czy coś. Ej, tu gdzieś był niedźwiedź, nie? Powiem, że jak zaśpiewa babkę, mogę zaśpiewać babkę za 500 zł, jasne, że tak. A ja tak jeszcze przypomnę, że obecnie na Discordzie naszym cudownym trwa konkurs na wiosenny baner, także kto jeszcze nie wysłał, zapraszam serdecznie do wysłania screenów fajnych. Tam 3 screeny max, do 28 można wysyłać. Bo 1 marca wyniki damy. Zrobisz za 500, dla pieniędzy wszystko. Nawet ci paliona zaśpiewam. Wam w sensie do. Palion zielone. No to moja ulubiona, jak nagroda. Bycie na banerze. Wasz screen staje się banerem serwera. I to jedyna nagroda, ja nie mam pieniędzy. Zielone, zielone, dokładnie. Ciężko mi było nie zaśpiewać tego to czytając, ale się udało. Także kto jeszcze nie wbił Gang Wanderlin, zapraszam serdecznie, Discord GG slash Zelek RDR, stara nazwa powróciła, mam nadzieję, że na długo. No cwaniaczku, no i co teraz? Dobra, i po was. A hymka już zrobił przez austriackiego malarza. Nie znam tego, nie znam hymnu. Miałem kasę, że trzy. Ej, ale jakby autentycznie, ja nie biorę nic z tego dla siebie. Mam konto oszczędnościowe, które nie jest założone swoją drogą na mnie, tylko na mojego tatę. Więc ja nie mam do niego bezpośredniego dostępu, więc nic stamtąd nie wydaję i wszystko idzie tam. A jednocześnie, że wszystko idzie tam, no to dosłownie ja daję więcej nawet jak tam wpłacam z donate'ów, jak wypłacam, także... Ja nic nie mam dla siebie z tego. W sensie idzie to na mój koszt, w sensie na mój zakup. Jednakowoż nie idzie kasa dla mnie, wszystko odkładam na komputer. Wszystko 100%. Te 3500, które są na celu, rzeczywiście są wpłacone na komputer. Mam jakieś dziwne samozaparcie w tej kwestii, nie wiem czemu. Ale Buella nie ma chyba. No Heimisza jeszcze nie ma, niepotrzebnie tu jechałem. Siema Bob Budowniczy, witam. Chyba, że on był gdzieś tutaj jeszcze może. Ale raczej byśmy już usłyszeli. No, Heimisz chyba tylko w 6 rozdziale. Dobra, trzeba się teraz do Lakaja udać. Na misję udacza w Handelind. Co ja klikłem? Cholera wie. Lakaj. Buella 6, no właśnie, to 20. Ej, ja mam tylko 1200 i to wszystkie z karnetu.
Także no proszę tu mnie nie oczerniać. Nic nie wydaje na fałdolce. Nie oczerniajcie mnie. Bardzo dziękuję. Potem z mikrofonem zastosuję tą samą taktykę. Chociaż nie, mikrofon szybciej uzbieram. Ale no. Romek stracił moda permanentnie. Nie wiem, zastanowię się. Cześć, pieseł polski. Baylock. Masa. Maść, nie masa. Na konsolę tak zbieraj. Na konsolę też pewnie pozbieram. Ale na konsola to wiecie co jest ostatni cel. Planuję rzeczywiście streamować na dłuższą metę i więcej. Już innych gier wiadomo, nie będę tylko Red Dead'a streamował. Ale myślę, że Red Dead Online na pewno będę streamował. Karabin w RDR2, Joanna. Słuchaj Joanna, no Lancaster. Lancaster mój ulubiony jest. Najwięcej z niego korzystam przynajmniej. Dobra, czas na spanko i czas na misję udacza w Underlinde. Misję, w której przenosimy się do obozu w Beaver Hollow. Wróciłem ESA. To jest super do gier. Pieseł polski, zrobiłeś wczoraj całą guarmę? Tak. Przecież kiedyś Mafia 13. Nie, nie chcę w to grać. Jakiś PC. Ej, PC Building Simulator to jest super gra. Tylko najlepiej krakować, bo jest dużo dodatków. Od płatnych osobno. Mafię 3 ja sam jej prywatnie nie chcę kończyć, a co dopiero na live. Zanudzi was. Mafia 3 nie, Mafia 1 spoko, mogę przejść. Chyba karabin powtarzalny. A to ogólnie karabin. Karabin. Jej u karabin nie powtarzalny. Aha, niepowtarzalny to nie wiem. Też super, ale. Car Mechanic też jest fajne. Ale grałem w Mafię 3. Po 8 godzinach mi się już odechciało. Kompletnie. Wena na to mi przeszła. 75 tysięcy robuxów. Odmawiam składania zeznań. Ja oczywiście godzi mafii też. Ja skończyłem po 8 i nie chcę. Za free, bo kiedyś epic. Ja też, ale tam nie masz dodatków, więc słabo. Lepszy świat nie widziałem, no żartuję oczywiście. No, bardzo super jest. Mafia 3 to nie mafia. Plus 1, tam jest prawie zero mafii. W sensie nawet główny bohater nie należy do mafii. Mafia 3 jest strasznie powtarzalna i w tym tkwi jej problem. A na pragnieniu, co rozumiem, zdania co z tego i tak ją zmuszę, że przeszło RDR tylko po to, żeby wcisnąć sobie więcej. A Way Out to jest dowalona gra, nie? Za wasze pieniądze kupuję Robux. No nieprawda! Nawet konta w Robloxie nie mam. Ale oczywiście musisz ją zmusić serwa, żeby przeszła RDR-a. To jest wręcz... Oczywiście obie części najlepiej. Siemano, Kirek, ostatni live, kolejny dopiero w piątek. To zacznie jak zerk, a to był jednorazowy. Ja przyszedłem, ja też przyszedłem, zajebista gra. Trzeba jeszcze roomka zmusić, żeby kupił, muszę drugi raz przejść. Roomek Kube Way Out. To jest zajebista gra, mimo że trwa 5 godzin. 5,5 chyba. Jeszcze Red Dead Revolver. No. No, Kirek, weekend się kończy. Ten, który przeżył strzał w głowę, no to fakt. Lincoln jest psychopatą, muszę jakoś kupić na Xboxa, bo Xenia tak nie. No, ja przeszedłem całość na Xenii, ale mam teraz płytkę na Xboxa razem z Undead Nightmare, kochani. Więc można grać, tylko niestety nie mam karty przychwytującej z Xboxa, żeby ograć Undead Nightmare na live'ach. Mimo, że bardzo bym chciał ograć, to niestety nie ma zbytnio jak. A tak, może kupię kiedyś Kamlinka, ale czy jest sens? Kup sobie kartę. No, tylko że słaba karta nie opłaca się, a Kamlink jest drogi. Doktorem źle wczorajszymi godzinami. Wczorajsze godziny dodatkowo odstreamuję w piątek. I będzie podstawowo 4. W piątek będzie 4 godziny streama podstawowo, plus jeszcze przedłużanie, które prawdopodobnie i tak mi rozbijecie na kilka dni.
bo wyjdzie za długo. A ja będę siedział max do pierwszej. Xboxa do monitora da się, tylko wtedy mi OBS tego nie przechwyci. Live zacznę około 18, więc skończę około 22, chyba że będzie się przedłużać bardzo. Jezu, no biegnij, że Morgan, czemu ty tak wolno idziesz? Irytujesz mnie. Mafia 4 będzie dobra? No zobaczymy. W sensie Xboxa da się, tylko że nie da się go przechwycić do OBS-a wtedy. To na ostatnią godzinę zdąży. O, zawsze coś. W sensie Declan jak się odpali, to ja posiedzę sobie do pierwszej, wiecie. A najdłuższy live na tym kanale trwał 7 godzin. Także wiecie, że... i to bez przedłużania. Po prostu chciało mi się tyle siedzieć. Musiałbym przygotować z Xboxa na ekran. Ale ja mam osobną konsolę, ja nie mam Game Passa jakiegoś albo coś. Wtedy by się dało, ale mam osobną konsolę. RDR 1 czy RDR 2? RDR 2, ale RDR 1 też jest świetny. A weź kanonu. Nie znam do końca jak w pierwszej będzie. Jak do pierwszej. Zobaczymy. To jest... no bo... już... o, dziękuję Lexon za wstawienie, potem obejrzę. Rumek, no bo oddałem to konto, Declan nie zgarnął. Lag? Nie ma laga. Chyba. Nie no, wszystko jest ładnie, tylko się zacina. Ale sam stream działa. On tam nawet Robuxy kupił na tym koncie i zrobił postać, która wygląda jak Arthur. Autentycznie. Ja wiem, możliwy. Akurat internet mam dobry, tylko komputer taki średni. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law. Declan się postarał, no. Declan jest, jest w ogóle Declan, czy nie ma Declana? Not exactly. An island off of there called Warmer. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island. Isn't that just? Oh yes. Dobra. Jest, wszystko jest dobrze. A jako iż Declan wysłał do Nate'a, life jest w pełni normalny, Matrix się nie zaburzył. Najbardziej lubię weekend, bo wtedy czuję, że... najbardziej lubię weekend, bo wtedy czuję, że... za każdy znak i stopu już nie dotyczą mnie. Najbardziej lubię weekend, coś tam, że musiałem wyjść z live'a, obejrzeć shota. Spoko, luz. A wysłałeś... a, widzę, że dogadałeś się z Lexonem, no i fajnie. Z Lexonem, z Arambezem o to konto, Gitters. Tirek Giga Chat. Dobra, trzymaj się, Rumek. Niestety, kuźwa, weekend się już kończy, koniec wolnego, trzeba iść do tej budy. Mam zapowiedziane 4 sprawdziany chyba, nie, 6 sprawdzianów, z czego któreś i któreś tam tu kartkówki, już nie pamiętam sam. No jest kanon oczywiście. No wszystko po naszej myśli, kto by się spodziewał, w końcu jakiś shot. Arambezowi się nie chciało, Arambez już nawet live'ów nie ogląda. Ej, nie ta broń. Ja już dawno, ja miałem jako pierwszy ferie, więc już dawno ferii nie mam. Przegadam się, tam jest niżywy. No Lexon, trzeba go ożywić. Mam podobnie, lol. O, widzisz, współczuję. Te tyrany są same, jestem sam na trzech. No co ja ci poradzę? No ja dziś kończę i tu spojrzę. O Jezu, co za debilizm tak robić, nie? Quiz o żelku, ale taki szczegółowy, kuźwa, albo najlepiej o Red Dead, nie? Szczegółowy quiz. No też można nie korzystać z steralnie, wiadomo. Lexon zrobił już taki. A to był taki dosyć mało szczegółów było. Ale fajny quiz był, bo zrobiłem go i był spoko, tylko Lexon powinien to zrobić wtedy na zasadzie testu, a nie ankiety bardziej.
Chyba taka bardziej ankietowa niż testowa. W quizie ile człowiek ma lat? 3,5. 3,5, żadna odpowiedź nie jest poprawna. Mam 3,5 lat. Tak, na same quizy. Lexon, był potencjał. Wywalić cyralnie. Red, 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 1 remaster, RDR 2 Nightmare Mode. Chodzi ci o Undead Nightmare? Czyli jak Artur ma na imię. Artur. Pamiętam, jak jej pozwoliłam usiąść, zagrać Verdo, jak farmiłam coś, to myślałem, że się zesra, przy sterowaniu, bo jej tak... Jezu, mam to samo. Nienawidzę tego. Nie znoszę tego, jak koń odwala. Czy RDR3... najlepiej wszystko. Ale jak już to RDR3... Tak muszę wybierać jedno, a nie mogę wszystkich wziąć. A z jakiego koloru jest Switch On? Jak koloru? Prowadzić ten quiz. No, ale słabo mi poszło. Mało szczegółów pamiętam z Mafii 2. Ważna rzecz potem że dla informacji. Potem tam zajrzę. Jak gdy już powstaje, wiem o dwójkę. Tak, ja też mam dwójkę w Rockstar. Zielony, niebieski, czerwony. Ale nie rozumiem sensu zdania. Jak koloru John? Chodzi ci o ubrania, czy co? Czekajcie, kolejny live będzie... No, już w marcu dopiero. Oj, oj, sobie poczekamy. Czy on jeszcze nie znaczy 3,5? Jezu, Charles, no Jezu, czemu ty się tak ślimaczysz? Mojej urodziny będzie? O, to Gitas. Postaram się zapamiętać. Zajebiście byłoby zobaczyć młodego Artura. Tak, ale nie jako bohatera. Czekaj, mam bugo. Czekajcie, zajrzę do kalendarza. Kolejny stream będzie w piątek 3 marca. Zapamiętać datę, błagam. I proszę wbijać wtedy. A jak ktoś chce być bardzo na bieżąco, zapraszam na Discorda, bo tam jestem najaktywniejszy. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards will be able to sleep, I hope that they won't kill me. Not kill you, but not a fun joke. Not good. No. But I believe they hide out all over Roanoke Ridge. Data origin, około 30 września. What? Jak 30? Co 30 września? Nie ogarniam. Keep it quiet. It could be some of them. Aha, wtedy powstanie RDR 3. Ciekawe. Jeśli tylko znowu nie wiem jak z moją terapią, ma jeszcze na internacie na 3 turę obiadu, więc jakoś 17 w domu będę pewien. No ja zacznę około 18 streama. Klasycznie. Ewentualnie o 17, zobaczymy. Ale chyba już wiecie, że zawsze streamuję wieczorami. Wtedy każdy ma najwięcej czasu. Ty masz tyle... Nie. Jeszcze nie. Ja zagrałem przez rano, gdy słyszałem dziwny dźwięk, a to po medycynie, jak ty wykopałeś dziurę w tej ziemi, do której wpadły. A, to ciekawe. Dobra, no już dorzucanie. No ja akurat tak jestem dosyć wrażliwy, niestety. Pomimo Saniera, czy po metyłowcy, która... No, pomimo to Saniera, Sanier to większy debil. Sprawdzę, czy na Discordzie jest wszystko git. Jest. Okej.
stagecoach went missing. Czaj, czuję, aha. Jesus. No oni są posrani. Siema, arbuzik. Wykuszmy ich dynamitem. Tak, chcemy ciekawostkę bardzo, arbuzik, wszyscy. O, Karu chce, bardzo dobrze. Tak sobie myślę, że z obecnego czatu znam imiona, nie wiem, 5 osób? Szeryf, powiedz mi, jak ty masz w ogóle na imię? Bo jak... Jesteś jedynym moderatorem, mimo że na Discordzie nie jesteś, ale... A jak ty masz na imię? Jesteś jedynym, którego nie wiem. Tak już to weźmy, dlatego że tam napisze. No, po live'ie obczaję jak najbardziej. Ma na imię Wayne, Sheriff Wayne. Nie, autentycznie nie wiem. Wszystkich moderatorów wiem, ale tylko Sheriffa nie wiem. Bo nie chciał się leczyć smutno. Oj, to F bardzo. Trzymaj się. Moje też, no twoje tak. Wow, 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 ej, oni są serio psycholami. Tombego. Tombego. Czas na C i E, K, A, W, O, S, T, K, E. 2 złote. Kruki zapamiętują ludzi i mogą z nimi sympatyzować. Napę jak karmisz kruka, wronę w maku, to ci mogą sobie zawołać kumpla na następny raz. O, to ciekawe, dzięki arbuzik za 2 zeta. Ale Charles oberwał, Boże. Tak, wiem twoje, Larson, pisałeś w podaniu. Tu jest taki gang, który nazywa się Skinwalkers. Skinners? Do skinnerów podobne. Nie wiem, chyba jest tu ktoś młodszy, a chociaż nie wiem. Szeryfa chyba nie ma, żeby nie odpowiada, albo nie chce odpowiadać. Ale w większości mam widzów poniżej 18, więc się nie przejmuj, Kirek. Pojedyncze osoby mają mniej lat. Ja mam 3,5, no w sumie ja też, ale go tu chyba nie ma. Nie wiem, czy jest popiół. Dobre pytanie. Tego jak wydupiło tutaj. Ten się chyba poślizgnął. Wow! Bo tak w sumie 12. Spoko. Nie będę oceniał nikogo przez wiek. Jak jesteście ogarnięci, nikt was przez wiek nie będzie patrzył. Ale że szeryfa nie ma? Wow, ej, niesamowite to jest. Nowość. Wow. Tyn, 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 tyry, tyn, tyryn. Czas na ciekawostkę. 2 złote. Szeryf ma na imię Wayne, Poplajo Damian, Zelek Jakub, Declane Fabian, For Jakub, William Jakub, Julie Labra Julia, Arbuzik Jan, reszty nie wiem, przepraszam, Declane. Dzięki, Declane, za 2 złote. Potwierdzam wszystko, a myślę, że najmniej osób zna imię Julii. Ja nie znam imienia Julii, ja nie wiem jak ma na imię Julii. Idę tylko złapę z kolegami z Norlaxa. To jest jakiś Pokémon czy co? Interfilip. O, to tak, kojarzę, jeszcze do moda u siebie. Ja się nie odezwałem na czacie, ale wyjedę na chwilę. Przygotuj respirator na czytanie tyralni. Nie będę czytał. Czy to masz jego numer? Nie. Polaj spraw z Norlaxa na necie. Zobaczę, spróbuję, jak nie zapomnę.
Aha, no coś tak czułem, że Pokémon. Prawie wiadomo, że naturalnie już tam nie wchodzę. Nie będę chyba jej czytał. Parę wiadomości już nie wejdzie. Trauma. Taki gruby, wielki Pokémon. Aż zobaczę, który gang jest bardziej brutalny, pomioty czy skinnerzy? Ciężkie pytanie w sumie. Ale chyba pomioty. A, to wiem, Snorlax, co to jest. Wiem. Taki fajny, niebieski. Sexy. Znaczy co? Ja powiedział, że pomiot, na jakim widziałem Juli uratowano przez rzekę, która przez pomioty Saniera. Przez pomioty Jorna, kuźwa. Kolega z klasy przypomina, jak to mnie przypomina. Tak, sprawdzę. A jak nie sprawdzę, napiszę komentarz jakiś. Jak nie napiszę, to znaczy, że ten, że mi przypomni. Jornowi się kończy dziś mu dwiem. Ma bęben jak Majka, ten stąd. Jak ja. No to jeden pies, Majka, ja. No, to samo. It's okay, miss. The others, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. Artur, lekarz. Ej, ale słuchajcie, ja wam coś powiem, ja wam powiem shita. Juli ostatnio jest dla mnie miła, to jest jakaś nowość. Ostatnio rzucił film z głosem Kirek. Majka, że Snorlax, dokładnie. Po gorąco mi tu wrzucił, ja nie chcę cię zabić, ona udaje dobrą. Nie wątpię w to. A, nie mam wytrzymałości dla konia, super. Muszę to sprawdzić, sprawdzam. Meredith wstał z Cyberpunk 2077, ciekawe. Nie wiem z jakiego powodu, ale zawsze mówię 2077 zamiast 2077, ale jakoś tak ładnie to brzmi. 2077. Cyberpunk 2137? Jakoś tak. Dobra, po niemiecku to będzie 200. A nie. 200. Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Ein. Nie. 2000. Ein. 100. Kuźwa, nie wiem. 147. Chyba. Coś pomieszałem na pewno. Jezu, niemiecki to jest język szatana, autentycznie. O, i tu chyba spotkamy... Nie wiem. Mówi niemiecki, ale nie umiem rosyjski. Mówi Firtzyś, mówisz. Firtzyś, nie... Firtzyś, a... A może... Ein, zwei... Dreizyś, Boże! Zapomniałem, jak jest trzy po niemiecku. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nie wezmę. Odmów. American Venom! Jezu, ja odcinka na środę nie zmontowałem, zapomniałem o tym. Kocha money. 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 2100 za dużo. Ja mieszkam w Belgii, tam muszę się uczyć francuski. Francuski przynajmniej brzmi ładnie. Żeby Artur nie męczył się, w sensie, żeby nie chodził. Musisz jeść albo spać. Ej, bo chyba nie wydupimy Straussa z obozu, bo nie zrobiłem tego. Z trzeciego rozdziału. Dłużników. To może być problem. Nie, z czwartego nie... Nie, z trzeciego albo czwartego. Z czwartego nie zrobiłem. Jaki lane. Strauss samo... Nie, Strauss... Tak, ale ja bym wolał go wydupić. O,
You and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend, Mr. Cornwall. Wydobyć Straussa. Za, ale muszę zrobić jego misję z tym, z długami z 6 rozdziału. Cześć Polak, witam. Aha. O. Kolbego. Kolumbego. Czas na ciekawostkę. 2 złote. W środę na kanale Zelka pojawią się mity z Lidier 2. Dokładnie. Zapraszam w środę. Dziękuję za 2 złote. Jak ktoś chce wesprzeć mnie w zbieraniu na nowy PC, zapraszam do opisu. I loved you, you goddamn bastard! Go on, shoot me! She ain't worth it. You told on me! Oh, you betrayed me! What? Calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. Oh, not so big now. Are we, Your Majesty? You... Damn! She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Boom, i nie ma moli. Dokładnie. Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back. Straussa to najbardziej honorowa rzecz w grze, dlatego trzeba ją zrobić. Bo mam niski honor dosyć. Czemu do sprawdzenia wysyła znicze? I cyk, 6 rozdział. I tak była brzydka kara lepsza. Się nie woliłem Straussa, ja też. Czy jesteś rozdział ta muzyka? No, klimacik jest. Chyba że nie ma kojotów. Bardzo dobrze o to chodzi. A ze spadającym deszczem trzeba je zrobić chyba i tak. Ten obóz jest bardzo ładny, nie? Też się znowu kłócą. A i tu już nie można wpłacać na... A nie, można wpłacać na gang chyba. Ej, to nie chce mi się robić kapitana. Jego misje są dosyć nudne. O, skrzynka jest rozwalona. Nie trzeba robić? Zajebiście, nie chce mi się robić. Robiłem je 2 miliony razy. Ej, dobra, to Straussa walnijmy. Ile zostało live'a? Pół godziny. A, najwyżej trochę dłużej posiedzę. No fajnie, będzie go wydupić z obozu. Z 4 rozdziału chyba nie zrobiłem Straussa jedynie. Ja się dowiem, że skrzynka jest rozwalona właśnie. No, nasz ulubiony Strauss, Leopold. Swoją drogą jest bardzo podobna do Straussa postać w Mafii 1. Nie wiem, Poplio, jeśli jesteś. Jak on miał? Albo Arbuzik. Jak on miał? Ten podobny do Straussa. Frank? To był... O, Frank właśnie. Frank Coletti chyba. Witam, papież. Właśnie, Frank Coletti chyba. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you are... Well... I'm sorry for you. No, never mind. I didn't. Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No. No, to się nie wygadał, to prawda. That's what I was saying. I. A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Worth. Jest opuszczona chatka, w niej jest potwór. O, ciekawe, nie słyszałem o tym. Out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in. Working hard. It's Colombay. Kolumbego. Czas na ciekawostkę. 2 złote. Pomyliłem się, Julii ma tak naprawdę na imię Szymon. Julii ma na imię Andrzej. Take care.
Mr. Morgan. Dobra. Ogarnijmy dłużników gangu. Jeden jest tutaj, a drugi jest... A drugi jest cholera wyjdzie. Zadaj pytanie pierwsze. Wyjdź do sklepu i zajęć wytrzymać do piątku dostanę. Wytrzymać do piątku. Albo najlepiej. W ogóle nie pal. To jest zdecydowanie najlepsza opcja. Ja dbam o twoje zdrowie po prostu. Szerwa. Drugi jest zwany z buku. Wiem. Żerek money money. Dajcie money money, proszę. Dajcie money money. Ja chcę komputer nowy. No to trudno, zmienisz spodnie i będzie gites. Gdzie to abominacje części ciała różnych stworzeń? Aha, że mutant, to wiedziałem. Co wy już na ADM chat piszecie, debile? Czy moja ukochana administracja? Zaczynającym czego zas... na bana nie. Ale na muta jak najbardziej. Wklej z 10 minut będzie gites. Czy na 500 jest money? A co na 500? Jak chcesz pomóc, to z sędzią. Nie, ale wiesz co, mamy Jorn. Nie wiem, czy kojarzyć Jorna. On z chęcią powącha. Siema kowboje, cześć Kadorek, witam. Powiedz, jak to money, to może wykonać ludzie. Give me money. Jak on tam mówi, money? Nie pamiętam. Złoty. Aha. Nie, ale jest to dobry pomysł. Na przykład, żeby zamienić ten za 5 zł. I have a goddamn plan, który niszczy. I give for money. Oh, I'm here for money. Money. Kocham Suniera URL. Za 500 zł jest. No nie wiem. Sami się przekonacie, co jest. Sami musicie się dowiedzieć, co jest za 500 zł. No, pomóżmy mu. I'm here for money. Just for 500 złotych. PLN. Ale honor skoczył ładnie. ZW, dobra. Może dam mu jeszcze leg jakiś. Skinnerzy są fajni. Ciekawi na pewno. For 500 PLN. Przynajmniej stać na dobre, dobre zakończenie, no. Nic nie chcę. Trzymaj się, chłopie. Potem ci pozwolić, że zadałem się od ruchnikarza. O, Bakuś, Bakuś? Bakuś, czy ja cię pamiętam? Coś kojarzę. Pomogłem mu, więc no, da mi coś za darmo. Ale witam cię serdecznie, bo chyba nowa osóbka jesteś. Albo stara i nie pamiętam, jak tak to przepraszam. Coś mi świta, albo ktoś miał podobny nick. A nie, dobra. Ktoś miał podobny nick. Ale postaram się o was pamiętać, jeśli się wybije. Podkreślmy słowo jeśli, dobra? No Wato, witam cię bardzo serdecznie, baw się dobrze i tak dalej. I mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Po prostu miałeś podobny nick do innego widza, którego w sumie już dawno nie widziałem, ale dosyć pamiętliwy jestem jako dzielniki, chociaż nie wszystkich pamiętam. Ale tych aktywnych pamiętam, więc komentujcie i się udzielajcie na czacie, to będę was pamiętał. I swoją drogą, skoro są nowe osoby, zapraszam serdecznie, link w opisie, Discord gg/zelekrdr. Fajny Discord, fajne community i tak dalej. Ale tą tyralnię chyba trzeba będzie wyładzić, bo ona jest aktywniejsza niż ogólny. Nie będziesz miał raczej napisanego makerem, ale pewnie tak. A mnie pamiętasz tak, Kadorek? Pamiętam cię, bo ty się udzielałeś dosyć sporo, pamiętam cię. To jest kilka przykładów tego, kogo pamiętasz. No ciebie, bo budowniczy Juli, Arambes, wiadomo, moderatorów pamiętam. Banaś był. O, dziękuję za suba, Bakuś. Karo pamiętam, kogo tam jeszcze? Tak z pamięci ciężko, ale jak patrzę na wasze komentarze, to was pamiętam. Mnie nikt nie pamięta poza policją w swoich stanach? Nie, że... Tak, jak guzika. Szczególnie pamiętam tych, którzy się udzielają na Discordzie. To też was mocno pamiętam. Będziemy mieć 10 członków, nawet to będzie dodawać nowych modów na Instagrama i Snapa? Co? Ale po co na Instagramie i Snapa kogoś dodawać? Aha, też będzie... Nie wiem. Tylko na czacie.
O, i tak cię pamiętam w związku z tym, nie? Dobra, gdzie ten gość jest? Haha, jak to bywa, jak ktoś mi po prostu jedyny sens bycia na tym. Aha, no dzięki Artur, dzięki. A tu jest, przegapiłem go. Bo tutaj jest fajne, a DC rzadko używam. No, na DC jest podobna społeczność. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time. Nigdy nie ma najlepszej, dobrze powiedziane. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt. Rzadko. Okay. Już się nie czepiajmy słownictwa. You can take them. Just, is there any way you can help me? I stay out here. There won't be anyone to pay you. I ain't here to help. Spoko. We're all of us. Już się do nas nie dodam każdy, kto pytał, kto pyta. Tu jest akurat dobra społeczność, fakt, jest tych drużyn, kto jest na... O Jezu, tak! Nie robiłem go. There's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. Nie lubię tego. W sensie ta puma jest teoretycznie ciekawa, ale jest dużo jeżdżenia bezsensownego. Niczym w Mafii 3. No to już ci pomogę, stary, jak ten spuma mnie przerażał. Winston Holmes, o właśnie. Dobra, jestem zbyt straszliwy. No ja chyba też, chociaż nie wiem, nie testowałem się w horrorach, więc nie przynajmniej mi o tym czymś zwanym mafią. O, szeryf, powiedz mi jedno, jak ty masz na imię? Bo to jest dla mnie zagadka, ja nie wiem jak ty masz na imię. Każdego moderatora wiem poza tobą. Chyba, że nie chcesz, to nie mów, rozumiem, ale fajnie by było jakbyś powiedział, bo jestem ciekaw w sumie. Bo znam cię jako szeryfa. Nie, może dar. O, Krystian. Krystian, ładne imię. Pog, w końcu znam wszystkich modów. Ale nie, akurat Krystian to jest fajne imię, ci powiem. Ojku. Daruj dług. Sheriff name review. Teraz czekamy na... Teraz czekamy na żelek face review. Nie no, nie będzie. Chyba. Znaczy kamerkę mam Logitecha C920, więc jestem w stanie, ale nie. Honor hop. I zwijamy się stąd. Ale wiecie co jeszcze możemy ogarnąć? Niejakiego Hejmisza, który już się nam tu pojawił. Polejew może w BFOR. Przypominam, jak ktoś chce mnie wesprzeć, zbieraj mi na nowy PC, bo sami widzicie, że czasem laguje, bla bla bla, to zapraszam do opisu, zapraszam na Discorda, zapraszam na Instagrama i tak dalej. Nie, na razie to jest tylko ratowanie konia. Poza tym raczej ja umiem łowić te ryby, także bez problemu, teren jest bardziej aktywny niż ogólny, wiem. Przynajmniej na chwilę obecną. Strasznie ciężko złowić. Nie jest źle. Goddamn horse got spooked and run off. Are you hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. Cześć, Poplio. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Nie żartujcie. Co? Co jest, Poplio? Jak za 18.50 mi... Co? Co jest, Poplio? Idealna muzyka do gonitwy za koniem. Polipo. Easy.
Dobra, bo zmarnuję całą wytrzymałość. O! Tolumbego! Największy jogurt. 2 złote. Dzień dobry. Cześć. A, Jezu, ale miałem laga. Dzięki za 2 zeta. Dzień dobry. No, ej, Biul, chodź. Aha, że mam go ten, a prowadzić, a nie ten. Nie przepraszam. Baba, każdemu, kto był na Erasmusie, każe nadrobić każde gówno, jakie było. Wtedy tego zrobić nie mogłem, bo do wczoraj byłem w szkole, dopiero mam zaraz jeszcze dacha jakieś. A tu szmata. Dobra, Biul, spokojnie, chodź, idziemy. Dzisiaj zyski małe, aczkolwiek są, to najważniejsze. Jezus Maria! Czemu jak Declan wysyła mi 2 złote, to ja dostaję z tego złotówkę niecałą, 0,50. Co to za powalone prowizje? Co jest żart nieśmieszny? To jakieś żarty nieśmieszne są, przepraszam bardzo. 2 złote to nawet się nie opłaca mi wysyłać w takim razie. Mam z tego 60 groszy. Posrane to jest. Dostajesz pół... No! Jak ta baba czasem daje bez powodu, gdy się prosi, by to zmienię, to nie miała być, ale tamte nie ustaje, to średnio. Oj, to rzeczywiście szmata głupia. Inflacja, kuźwa, posrane, złoty 40 opłaty za 2 złote, nie? Chore. Właśnie przez PayPala mi wysyła, nie przez SMS, bo automatycznie mam to na PayPalu, jak wysyła się PayPalem. Powalone. Moja baba od mafii z gruszy. Ja mam akurat w miarę spoko, tylko robi kartkówkę co lekcję. To jej wada. I found him. You're a good man, Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Ty na PC? No, tak. Bym ci uznał, że jego znajomi i rodzina to już dostał fut. No jest to jakaś opcja. Tylko wtedy nie będzie alertu, nie? Warren, but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Hamish się nawet go trafił do sercza. Hamish jest fajny właśnie, ja go lubię bardzo. Pretty clean though. I don't have much pain and I didn't get any gangrene. A young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some. Jakie multikonto? Czekaj, o co chodzi? Weź mi to streszcz potem, albo tutaj, albo na admińskim czacie. Bo jakby, jakie miał multikonto? Multikonto samo w centralny dzień 1, ilość banów 1. No dokładnie. Jakie miał multikonto? Pretty good spot. I'm a pretty poor fisherman. Realnie dzień drugi, ilość banów 2. Stracimy wszystkich ludzi. Przynosi, że mam multika. Popiał? Może jakoś do dostaniemy to dać spokój i powiedzieć, że i tak ma plus 5 mk. Aha, to rzeczywiście zasłużył na bana. Jak najbardziej ban słuszny. Odwołalny, ale bez przyjęcia do odwołania. To za dużo.
No, jedno jest akceptowalne multikonto, kiedy nie masz ban, kiedy nie wykorzystujesz go do omijania bana na innym, bo serwer jest banowany przez realnie. 150 osób zostanie, ciekawe. Trumbago, dokładnie. Ja mam dobry żart. Oho, brzmi źle. Jeżeli dasz pieniądze, tylko długo odpuszczasz. Dobra, no i mucik dla kolegi za nieodpowiednie żarty. Nie jest to ani śmieszne, ani ciekawe. Dziękuję panu bardzo. A tymczasem jedziemy do Annesburg. Pewnie to Ghost, no. Wcale się nie zdziwię. Przejdź na kanał. No. Śmieszny. Śmiesznym żart. No. Ale nie jeździmy po rodzicach, nie wypada. Daj im pieniądze. Dam pieniądze. Jeśli chodzi o dług, to tak dam. A właśnie teraz dla Honor, który robi mi śmieszne, to jest moje życie. Nie mów tak, stary. No, mi się na razie tyralnie tak niezbyt siedzi. Prawdopodobnie zostanie potem wywalona. Właśnie dało sobie jeszcze, trzeba jeszcze chyba zrobić. Nie wiem czemu ta wiadomość poszła do weryfikacji dla nas, ale dobra, już nieważne. Czy to jest quick travel? No, szybka podróż. Poszłam do sklepu, że tak musiałem mieć coś na internet, nie? A, no spoko. Przepraszam was za lagi, coś mnie zaraz trafi z nimi, ale nie jest, ja myślę, że to jest smutny, że... W sensie, normalne żarty spoko, ale jakby... Nie fajnie jest cisnąć po tym, że ktoś ma inny kolor skóry, nie? Bo tam jest... Aha, w sumie ta... Forek, jeszcze zobaczymy. Przepraszam was z całego serca za te lagi. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I że jakoś to w miarę nie przeszkadza w oglądaniu. A jak przeszkadza, to powiedzcie, tylko że nic z tym nie zrobię. Ale chcę wiedzieć, czy to przeszkadza. Totalnie stoi od paru godzin. Bardziej niż Aternosk kompuje. Nie no, aż także nie jest. Zamkażę Aternosk, bardzo. No, jak najbardziej mogą być. Mogą to być fajni ludzie. Ale śmieszne. 100 stopni w pokoju bez... Nie! Tylko lapek ma 100 stopni. Na sam koniec dołączyłem. A, jeszcze chwilę posiedzę. Ała, laptop jest gorący. Co ma zrobić sobie ze sobą ciemnej karnacji? No kuźwa mać, mówiłem, żeby tak nie było. I właśnie dlatego stracicie tą tyralnię. Fortur. A czemu Fortur rasista? Nie wydaje mi się, żeby Fort był rasistowski. Chyba, że nie poznałem go od tej strony. To w niej nie uczestnisz, lol. I póki tych kilku chwilin widać, że jest średnia. No właśnie mi też się tak niezbyt podoba. Proszę mojego laptopa Snickers. I się stopił. Ford mi napisał, że jednym żartował sobie z ludzi. Można żartować, ale wiecie, bez przesady i bez rasizmu i tak dalej. Bez jakiejś homofobii ani nic. Bo to jednak, na pewno mi, że jeden typ, ale nie Fordne. Że ktoś inny był rasistą. Aha! No to tak. Tylko ja wierzę, co żarty. No i bardzo dobrze, Ford. Nie, ja wam powiem, że Ford się może wydawać wredny, ale on jest bardzo w porządku personą. Jak trzeba to jest porządny i nie wyzywa. Ale jak trzeba. Że chyba downsa nie ma. A nie wiem, na razie jedziemy tam dalej tam. Więc nie usłuchaj mi tej tyranii, misiu. Dobra, jak będziesz pilnował tam porządku, to zostanie. Jestem porządnym człowiekiem. Dokładnie tak, Forek, dokładnie tak. Jest bardzo ogarnięty jak trzeba.
A jak nie trzeba, to wyzywa, no ale potrafi się dostosować do sytuacji, to nie ukrywam. Jedyne jak można, to teraz nie, też nie można. Kasa mi się... A co powiesz na podwyżkę 1500 zł? 15 tysięcy... O Jezu, przygarnę chętnie. Dawaj, dawaj Declan. Nie masz psychy. Jeszcze 8 minut tego pięknego... Może trochę dłużej. No, dosyć dużo wydaje mi się, ale... No, ale mi się nie chce... To... Mi też nie. O, on wygląda jak Jack. Mówisz tak, Ford, tylko też, że się zżygałeś, że się zżyłeś, gdyby... Dokładnie. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? Siema, Jor, chudszy Jack. Grubszy właśnie. Powodzenia, Thor. Miły kąpieli. Nie wiem, Jor, najpierw bym musiał The Forest, a potem przemyślę Sons of the Forest. Anuluj długi, daj pieniądze. Czy anuluj długi, daj pieniądze. Just wanted to say the debt canceled to take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before. Dałem pieniądze. O Jezus Maria, telefon mi poleciał. Sądzę, że to taki remake The Forest. Nie wiem, ja muszę kiedy kupić sobie The Forest. Maybe you and your friend that lent him the money could do things different. Like, not threaten him. Excuse me. I'm sorry, man. Jezu, tak mi szkoda Artura w tym rozdziale. Dobra, Jorn, będę pamiętał. Ale nie powiedziałbym, bo wie, jak najmniej wspólną kampanię sądową, jak spoko, loko. Czas wydupić Straussa z obozu. Mi się gra podobnie. A mi nie szkoda, ale nie będę żartował z szacunku. Mi szkoda, Artura, bo jestem dosyć wrażliwy. Znaczy, jestem bardzo wrażliwy, nie? I uczuciowy, emocjonalny. Coś takiego. Dlatego jak będziemy robić ostatnią misję, prawdopodobnie będę przez większość live'a siedział wycieszony, bo będę ryczał, ale to już tam pomijmy. Chyba nikt nie ma ochoty słuchać mojego płaczu, także wyciszę się. Się mega zmienił już w tym rozdziale, to fakt. No zwalnie strasznie, nie mogę użyć kilka minut. Ja nie pamiętam, nie, PC Building ostatni raz skrakowałem. Coś jeszcze do dodania macie? Tu ten ma do dodania. O i ten. Chyba od tego ucieknę, ja mam ochotę. Ja bym pozwolił jak żeby płaczę. Nie, jak może to trochę chyba, żeby... Począć, że to coś... Nie, nie warto. No ja kiedyś krakowałem. Nie wiem, masz ciekawy stryk na koniec gry. Wyłączę donaty wtedy, nie martw się. To się będą przychodzić, ale... Ale nie będą widoczne i słyszalne. No i co teraz? Nie no, wtedy wyłączę donaty. Żeby był ten klimat zachowany jednak ostatniej misji. Tak, płakałem na zakończeniu Red Dead Redemption 1. Czy nie dali mi się te terminy? Może będzie. No, to brak szacunku, dokładnie. Ale czasem krakowałem. GTA San Andreas na przykład, każdy chyba. No widzisz? Albo dam wtedy donate od 100 zł i elo. Już trzeci raz przechodzę, bo wolę grać Arturem i z Johnem i zakończenia nie mogę zaakceptować, że Artur umiera. No, ja wolę grać Johnem, więc jakby... To ja nawet ja nie jestem tak wrażliwy. Napisał takiego donate z mrzeczką, mogę przesrać. Że mi Strauss jak wola. No mi też, ale mi wszystko jest śmieciem. Jest trudno kupić it. Ja dawno temu GTA zaszło na pasz
te cenie nawet. Ja sam od razu sam. Ja sobie kupiłem w 2-3 lata temu. What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you. I Boom Straussa nie ma, tak samo jak Smoli. Dokładnie, Emulo i Konsorcji, tak jak ja, Konsorcji, jakie jest legalne skakowanie tego programu, wybrać już nie. No? No i After Effects. No ale, słuchajcie, Adobe to jest najlepsze, co może być, jak chodzi o produkcję filmów, do cholery. Nie ma nic lepszego, autentycznie nie potrafię na innych programach. Ale nikt nie będzie płacił tyle, przynajmniej nikt z takim kanałem jak ja. Ja pogram za każdym 4 razy, gdy grałem, to jest zagrobne, jak się można związać z empatem, z sposób pytają, no to fakt. Witam z takim opóźnieniem, siema Refinet, witam. Można na albo Definitive i wtedy dostać GTA, gdzie kupić GTA, bla bla bla, kocham AE. Ja nie jestem mistrzem w After Effectsie, ale lepiej sobie radzę w Premierze, ale chociażby jak są te wstawki, o, no to wiadomo, robiłem je w After Effects, te efekty, nie? Mówisz do kogoś zlecenia efekty, no to wtedy tak. Ja montuję sam dla siebie, więc no. No i co tam? Akurat Aftera nie używam dużo w filmach, ostatnio trochę zacząłem, ale niewiele dalej. O, nie widzę z editor wideo. A nie, definitywnie nie mam przyznać. 134 zł nie jest tak źle na przecenie. No mi też, ale jakoś tam go lubię, ale jest śmieciem mimo wszystko, nie? Wszyscy mają w dupie. Mi też go żal, no ale co zrobić? O, honor prawie na maksa, nie? O to chodziło. No i została minuta live'a. Śpi. Do poranek. Chcesz coś za GTA? No to fakt. Jak stał zjedzie, to można mu dynamit pod nogi podrzucić i on zginie. Ale kanonicznie nie. A przy zostawić Strausa i dawałby na sam koniec, ale za to miałoby się więcej. $50 by się miał więcej. I Hajon na Gustaw powiedział, że byliście partnerami biznesowymi. Ojejku, dobra. Ogólny Artura był już chyba podrosła broda. Morgan nie wygląda jak na razie źle. Dajmy na jedynkę, odmućmy go. A pomada jest okropna. No, słuchajcie, więc 2 godzinki minęły właśnie teraz, jak chcę kupić kolekcję. Też bym chciał, ale to jest drogie. Dziękuję. O! Ja się na koniec. Tombego. To Dumbego. Czas na ciekawostkę. 2 złote. Arbuzik powiedział, Poplajo to największy jogurt, jaki kiedykolwiek zagrał w Mafię. Ciekawe. Także dziękuję wam bardzo za... Dziękuję za 2 złote. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego streamka. Widzimy się w poniedziałek. W piątek się widzimy na 4-godzinnym streamie przedłużanym. Chyba. Ale te 4 godziny będą przedłużane, też będą, tylko nie mocno. Jak coś szukałem raz, ale nie ma, tylko jest dużo, mimo 400 i dostała CBA chyba. Więc mu dać nie kończy. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego streama. Zaczęliśmy 6 rozdział, niedługo kończymy niestety. No i co, trzymajcie się, do usłyszenia i do środy w sumie, bo wtedy będzie odcinek i do piątku odcinka i do live'a. Więc trzymajcie się i... Papa!